będą występowali uczniowie z klasy drugiej gimnazjum oraz część uczniów z klasy pierwszej gimnazjum. W sumie mamy zaplanowanych sześć projektów. Tematy tutaj możecie sobie też przeczytać. No to co? Myślę, że do dzieła. Zainteresować uczestników w pewnej dziedzinie. Nasz projekt dotyczył poznawania. Celem było bliższe poznanie rodzinnego miasta. Przy okazji poznawaliśmy historię poszczególnych zabytków i ważnych miejsc na terenie Poznania. Przy zwiedzaniu nawiązaliśmy również do literatury Poznania. W tym niełatwym zadaniu pomogła nam książka Musierowicz, Kalamburka, na której opierał się nasz projekt. Akcja książki dzieje się w Poznaniu u rodziny Borejów. W książce jest opisane wiele miejsc. Naszym zadaniem było je znaleźć, opisać i następnie przedstawić naszym kolegom i koleżankom. Poszczególnymi zabytkami. Zapanował również podróż oraz wziął pod swoją opiekę organizację dojazdu na miejsce i z powrotem. Tutaj widać trasę wycieczki. Punkt, w którym zaczęliśmy, było to szpital na ulicy Polnej 33. Dalej nagle stworzyła blog dotyczący naszego projektu. Są tam umieszczone wszystkie najważniejsze informacje o naszych postępach, spotkaniach oraz są to wypisane. Zrobiliśmy reprezentację pod tytułem Festiwal Smaków. Codziennie każdy z nas musi jeść i pić, bez tego nie potrafimy żyć. Często jednak chodzimy do restauracji, żeby delektować się tym jedzeniem. My postanowiliśmy podejść do tematu z naukowej strony i zastanowić się, jak to jest, że wyczuwamy ten smak. I oto efekt naszej pracy. Jesteśmy tym, co jemy. Okay. Smak to zmysł, jest zmysłem, tak zwanym zmysłem chemicznym, ponieważ jego receptory reagują na substancje zawarte w pokarmach i napojach. Zmysł smaku broni nas przed zjedzeniem pokarmu nieświeżego czy trującego, dlatego każdy produkt spożywczy przed spożyciem powinniśmy sprawdzać, czy nie jest już przeterminowany i nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia. Receptory smakowe odbierają bodźce smakowe. Znajdują się na błonie śluzowej języka, w podniebieniu miękkim i tylnej ścianie gardła. Najwięcej kubków smakowych występuje na grzbietowej powierzchni języka, która pełni rolę narządu smaku. A tu na grafice widzimy rozmieszczenie i na każdym miejscu wyczuwamy różne smaki. I teraz przygotowaliśmy film, aby pokazać rozmieszczenie kubków smakowych na języku. Mam nadzieję, że zadziała. Alicja za pomocą słomki i zapikowała sobie różne ciecze na różne fragmenty języka. W pierwszym teście użyliśmy słonej wody, aby sprawdzić, czy na krawędziach języka w tylnej jego części da się wyczuć smak słony. Słony! Gorzkie! Najgorszy test. Smak kwaśny. Sok cytrynowy na pewno nie jest ulubionym napojem Ali, ale czego nie robi się dla dobra nauki? No to zapraszamy. Koledzy spróbują pomidora i powiedzą nam, jaki to jest smak. Tutaj postanowiliśmy zrobić doświadczenie. Ukazując wydzielanie się dwutlenku węgla, poprzez rozmnażanie drąży z ciepłym mlekiem i cukrem. I zobaczcie efekt. Tutaj właśnie, jak widzicie, po kolei wagonie i tak rośnie. CO2 właśnie, jak wydzielająca się z tych drożdży, dopełnia ten balon, spowoduje go pęczą. Jak pakowało? A, nie wiem, to bardzo. A to? Nie wiem. A może to wiesz? Tak, to było kwaśne. A to? Nie wiem.
Sól to artykuł spożywczy, bardzo popularny u nas w naszej kuchni. Często go używamy, czasami za dużo. Jego wzór to NaCl. Jest to przyprawa i konserwant. Kiedyś, w dawnych czasach, nie było lodówek mięsa, konserwowano właśnie solą. Sól, którą spożywamy, jest najczęściej solą nieoczyszczoną, a nadużywanie soli kuchennej jest jednym z czynników wpływających na powstawanie tak zwanych chorób cywilizacyjnych, czyli na przykład nadciśnienie. Jest rośliną występującą w klimacie rdzynkowym i zwrotnikowym, używanej do przyprawiania potraw. Najsilniejszym z nich jest pieprzczaty. Zawiera piperynę, która pobudza zakończenia nerwowe w przewodzie pokarmowym i wzmacnia wydzielanie soku żołądkowego. Olej rośliny to tłuszcz pochodzenia roślinnego. Rośliny, z których pozyskuje się najwięcej na świecie oleju, to na przykład rzepak, słonecznik, soja, orzeszki ziemne czy oliwki. I zapachu oleju nadają estry. Cukier spożywczy. Na oku pod tą samą nazwą występuje sacharoza, produkowana z trzciny cukrowej, cukier trzcinowy bądź buraków cukrowych, cukier buraczany. Sacharoza jest to cukier złożony, będąc zasadniczym składnikiem cukru trzcinowego i cukru buraczanego. Mniej pospolita, mniej smaczna oraz mniej tucząca jest glukoza. Cukier prosty, często podawany dzieciom. Czas na prezentację o witaminach w owocach, pisanymi nazwami owoców, w których możemy znaleźć poszczególne witaminy. Owoce są doskonałym źródłem niezbędnych dla zdrowia witamin. Co ważne, witaminy dostarczane do organizmu w tej postaci są łatwo przyswajane i nie ma ryzyka ich przedawkowania. Choć istniało odsetek lat, to dopiero polski biochemik Kazimierz Funk nadał im nazwę aminy, czyli życiodajne witaminy. Witaminy to związki chemiczne, które nie będą źródłem energii, nie należą ani do białek, ani tłuszczów czy węglowodanów, ani strukturalnym składnikiem tkanek organizmu. Są niezbędne do zachowania zdrowia oraz prawidłowego przebiegu wszystkich procesów zachodzących w tkankach organizmu. Witaminy są źródłem energii, choć są niezbędne w jej wytwarzaniu w organizmie. Nadmiar większości witamin jest wydawany z moczem, jednak niektóre z nich mogą odkładać się w narządach, stwarzając zagrożenie dla zdrowia człowieka. Gry i zabawy. Celem naszej prezentacji było przedstawienie dzieciom z klas pierwszych o zdrowych witaminach. Teraz Rebus pierwszy, proszę rozwiązać. Tak, witaminy, dobrze. I Rebus drugi to już mniejszy.